jednym z najbardziej użytecznych narzędzi dostępnych w zestawie narzędzi Google w nauczaniu na odległość i kontaktach jest możliwość łatwego stworzenia formularzy interaktywnych w internecie. Robi się to na dysku Google. Przypomnę, jak się na dysk dostać. Jeżeli się ma służbowe konto w Google lub swoje prywatne, to tu jest takie kwadraciki, aplikacje Google. Naciska się i tu się wywołuje dysk. Ja, żeby było szybciej, już go wywołałem. Naciskamy sobie nowy i trzeba nacisnąć więcej. Wtedy nam się tutaj zgłasza nowy formularz Google. Otwiera się w nowym okienku, w nowej zakładce. I tutaj praktycznie już możemy sobie zmienić mu nazwę. Form napiszę, żeby dużo nie pisać. Form. Mogę tutaj napisać sobie jakiś opis formularza, czego on dotyczy. I tutaj mogę dodawać pytania. Pierwsze pytanie. Proszę zwrócić uwagę, jak kliknę na to pierwsze, to mam rodzaj pytania do wyboru. Czy krótko odpowiedź, imię, nazwisko, długo odpowiedź, mały edytorek tekstu, jednokrotny wybór i tak dalej. Ja zrobię krótko odpowiedź. I tutaj na przykład podaj imię. Podaj imię. Tutaj można zaznaczyć, że to pole jest wymagane do wypełnienia, że niewypełnienie uniemożliwi wysłanie dokumentu. Tutaj mogę dodać następne. Dodaj następne pytanie. I oczywiście można ich N robić. Tutaj mamy wszystkie możliwości wyboru pól, jakiekolwiek chcę. Ja celowo nie będę tutaj więcej robił, żeby nie przedłużać. Tylko na przykład zrobimy opcję jednokrotnego wyboru. Odpowiedź pierwsza, odpowiedź druga i tak dalej. Trzeba mu nazwę zmienić. Tutaj zmień nazwę, test i zapisać. I to jest wszystko gotowe. Teraz, żeby to móc opublikować, to tutaj mamy taką zakładkę wyślij. Możemy przez maila wysłać. Możemy tutaj jednego maila napisać, dziesiątki maili i dostaniemy ten formularz przez maile, będą go mogli wypełnić. Można udostępnić w internecie link do tego formularza, lub nawet skrócić ten link, żeby był krótszy, lub nawet zagnieździć go w stronie www. Ja go zrobię, żeby wyślę go pocztą. Wyślę do samego siebie Jan. Do prywatne konto jan.korczynski gmail.com. Mogę tutaj napisać, co w liście do tego formularza zachęcam i dołączyć można formularz do e-maila, czyli będzie nie tylko link, ale też formularz dołączony do e-maila. Każę dołączyć go i zrobię wyślij. On się pyta, czy na pewno chce poza domenę naszej szkoły wysłać. Tak, zgadzam się. I możemy zobaczyć, czy on ten dotarł do mnie na pocztę. Otworzę swoją prywatną pocztę. Tutaj jest moja prywatna poczta, otwiera się w osobnym okienku. No i trochę trwa. Gdzie te wyniki się zapisują? Formularz jest udostępniony z mojego dysku Google, ale na moim dysku Google każdy formularz z automatu ma otworzony
Mam tutaj tego maila. Proszę zobaczyć. Jan Korczyński Form. O, zapraszam do wypełnienia. Podaj swoje imię. Opcja pierwsza. Prześlij. Jest gotowe. Bardzo fajne narzędzie. Te wszystkie dane zapisują się pod tą samą nazwą, co formularz na dysku Google w arkuszu Excela. Arkusz Excela ma być taką bazą danych. Fantastyczne narzędzie, ponieważ można robić bardzo łatwo i bardzo szybko ankiety, testy i tak dalej, i tak dalej. Gorąco zachęcam do używania.